Dobrze, więc cześć, witam wszystkich w następnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie siać oraz sadzić cebulę. Cebulę dymkę będziemy sadzić oraz będziemy siać cebulę wolską z nasion. Przeznaczymy na to stanowisko tutaj oto, jak widzicie, z 3,5 metra około, nie wiem, jeszcze nie mierzyłem. Jak widzicie, trochę się przez tą kwarantannę zarosłem, w końcu wam pokazałem twarz, bo długo nie pokazywałem. No ale co, no ogólnie, co mogę wam powiedzieć? Mogę powiedzieć to, że wczoraj było tutaj nawożone obornikiem ten cały teren. Obornikiem końskim, świńskim, po prostu z inspektu, ponieważ inspekt nie spełnia moich wymagań grzania i po prostu sobie nie grzeje, tylko jakieś robaki są, muchy pełno na tym, więc stwierdzę, że się tego pozbędę w taki sposób, żeby też dał mi jakieś korzyści, czyli po prostu to nawiozę na ogródek. Na razie nawiozę tą część jeszcze przedwczoraj, albo 2 albo 3 dni temu, po prostu tak powiem. Tutaj dałem obsypnikiem rowek, wlałem tutaj 15 litrów wody, potem przykopałem, jest w miarę wilgotna gleba. No i co mogę wam powiedzieć, wczoraj właśnie tutaj dawałem trochę tego obornika, teraz wam leci tutaj ten przerywnik taki, wiecie, zobaczcie, jak to wczoraj wyglądało. Więc już jest wykopane. Głębokość tak na łopaty właśnie, tak żeby też korzenie trochę cebuli złapały ten nawóz jakimś, no wiecie, po prostu tak nie za głęboko, nie za płytko. Teraz będę brał łopatą właśnie tutaj nawóz stąd. No widzicie, mocny wiatr jest jak zwykle, myślę, że to się zmieni za parę dni i będzie można normalnie tutaj funkcjonować w ogródku. Tak to wygląda, teraz wystarczy tylko zakopać. Z takich lepszych informacji, tak nasze w sumie te są dobre, ale z takich lepszych informacji mogę wam powiedzieć o tym, że sadzonki arbuza już dwie zeszły i oraz zaczynają kiełkować po prostu. Sadzonki patisonów już też wykiełkowały, sadzonki kapusty też wykiełkowały, już ładnie rosną, trochę wybiegają się w stronę słońca, lecz też dobrze rosną. Ogólnie chcę mieć 40 sadzonek kapusty, spróbować tak, no nie wiem, 20 na dwa rządki, nie wiem, jak to, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jedna to jest odmiana kapusty białej, drugiej czerwonej. Ale dobra, bierzemy się po prostu za zasadzenie i sianie tej cebuli. Jeśli ktoś chce, no to zapraszam. Więcej informacji tutaj się wyświetli wam. Mój ten Instagram, Ogród Nikodema. Tam jest też dużo informacji. Wszyscy zaczniemy robić tutaj na naszym terenie. To oczywiście spłuchnienie gleby, przygotowanie. Tu widzicie, są ślady po kurach, jakieś kamienie, to trzeba dać na bok. No, ogólnie tutaj za wiele nie trzeba zrobić, ale ja tutaj wezmę nasz z inspektu różne narzędzia, żeby wzruszyć glebę, wiecie, o co chodzi, tam takie tam sprawy. Widzicie, już narzędzia po renowacji już działają, łopata, wszystko ładnie. No i co, tutaj sobie przygotuję, no i zaraz wam jeszcze tutaj pokażę, jak to robię. Więc już w miarę wyrównałem, żeby było dobrze. O. Dobrze wyrównałem w miarę. Już trochę ten, nie chciało mi się tego nagrywać, bo szkoda ten czasu. Po prostu jeszcze tutaj małe poprawki dałem tym warykulatorem, dobrze się sprawdził. No i ogólnie zaraz będziemy sadzić. No i ogólnie chciałem jeszcze tylko przypomnieć o tym, że niedługo będzie nagrywany Q&A, więc zapraszam was do zadawania pytań. Tutaj gdzieś wyświetli wam się ten, albo na końcu filmu wyświetli wam się okienko i będziecie mogli sobie tam, jeśli ma ktoś jakieś pytania, będzie mógł zadać. No i będzie po prostu pozdrowiony na odcinku i po prostu, no wiecie, będzie na odcinku. No i bierzemy się za dalsze sadzenie. Dobrze, więc plony się trochę zmieniły. Jednak nie sieję, nie sadzę teraz tak pionowo, tylko tak poziomo. Na razie tak połowo, po prostu tak dziwnie by po prostu wyglądało według mnie, tak po 3 cebule, tak w rządku, tak nieopłacalnie trochę, 4, 3. Lepiej tak zrobić. No i tu na razie połowę robię. Dymek będzie 1 cebuli wolskiej. Ja to teraz tutaj zasieję wolską zaraz rządek. I jutro dokończymy odcinek, bo po prostu chcę, żeby było ładne jakoś dla was. Tak do co 10, 15, 20 cm sadzę. Wiem, że powinno być chyba co 25 albo coś takiego, ale myślę, że będzie i tak dobrze. Dobrze, więc tak to wygląda. Te moje kropki to są nasionka. Tak starałem się podwiesiać co jakiś czas. Dobrze, więc już mamy dzień drugi.
Zaraz wam pokażę tutaj, co się zmieniło. Jak widzicie, jest bardzo ciepło. Ale dobra, ten odcinek miał być o sadzeniu cebuli, więc tutaj, jak widzicie, wczoraj zrobione, tak już jest. Dwa rządki dymki, jeden rządek z nasion. I tutaj zaraz zaznaczyłem sobie i zaraz będziemy dokańczać. Dobrze, więc dwa rządki już zrobione. Tutaj dymki. Ładnie taki co odstęp, myślę co 20, tak myślę, że od 15 do 25 cm maksymalnie taki odstęp. Taki widzicie, ja robię tak po prostu, wiecie, po swojemu pokazuję, jak ja to robię. Chociaż wiecie, no tak to wygląda, jak już mówiłem wcześniej. No, tak żeby po prostu nie było za gęsto, po prostu sadzę. Tak, żeby też cebule mogły sobie swobodnie rosnąć. I teraz będziemy sobie siać cebulę tą z nasion tutaj. Więc teraz bardziej profesjonalnie, jak już mówiłem, nawet zgadza się z tym, co mówiłem. Tu jest 18, tutaj jest tak 15, 20, tak jak mówiłem, tak w miarę równo. Tak od 15 do 25 myślę, że jest, więc jest dobrze. Mam tutaj miarkę, sobie tak co 5 cm będę siał głębokość siewu. Od 1 do 3 cm, jak ktoś zaleca producent, to jest tak mniej więcej tak. I co, będziemy, jak mówił infoprawacz tamten, ten chyba pisze, rozstaw to 30-40, ale dobra, ja nie robię rozsady, spróbuję z nasion, jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, spróbujemy kiedy indziej, ważne, że z dymki wyjdzie. Rok temu nie wyszło z nasion, więc czemu w tym roku nie ma wyjść? Dobrze, więc tak to wygląda. Dwa rządki dymki, jeden rząd z cebuli z nasion. Infoprawa mówił, ogólnie teraz to wzoruje się na infoprawa, ma najlepsze filmiki dotyczące uprawy warzyw, najlepsze informacje i szczegółowe, więc po prostu z jego informacji, z jego źródła, że czerpię informacje, czy jakoś tak. Mówił on w swoim odcinku o uprawie cebuli, że może często nie wyjść uprawa z siewu, myślę, że mi wyjdzie. Na razie nie podlewam. Tylko widzicie, truskawki podlałem, ale tam wiecie, bo truskawki, no chcę, żeby po prostu, wiecie po prostu, myślę, że truskawki więcej wody potrzebują, a cebula jest korzenną rośliną, ale po prostu nie chcę mieć tutaj twardej gleby, o tak to powiem, żeby tutaj, wiecie, cebula mogła sobie swobodnie rosnąć, znaczy wiecie, podleję po prostu jak będzie pod wieczór, żeby aż tak nie będzie mocno słońce świecić, żeby mi ziemia nie stwardniała i żeby rośliny miały lepiej do wykiełkowania. No i ogólnie będę chciał tutaj zasiać, może ten niedługo zobaczę, jaka będzie prognoza pogody i czy już w ogóle można siać marchew, pietruszkę oraz buraki. W najbliższym czasie chcę siać oraz też groszek. No i co, tutaj wam pokażę jeszcze te sadzonki, jak tutaj się trzymają. Teraz będą do inspektu trafiać, tylko wywiozę ten cały obornik, żeby wiecie, te chrobaków się trochę pozbyć. No i co? Zaraz nagram dla was kolejny film, bo już jeden mam zmontowany, drugi mam do zmontowania i teraz trzeci nagrywam, więc dzisiaj możliwe, że dwa odcinki wlecą, więc dobra, kończymy odcinek. Moje poprzednie filmy wam się wświetlą. Jeśli chcecie je obejrzeć, to po prostu kliknijcie, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!